Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Driver San Francisco. Wiecie co odkryłem? Odkryłem, że nie możemy brać samochodów z takich parkingów jak tutaj. Mam nową moc. Możemy teraz szybko powracać sobie do poprzednio używanego pojazdu. I w tym wypadku jest to Camaro SS, Camaro Supersport, którym sobie sporo ostatnio driftowałem. Od tak o, po prostu sobie nim latałem, trenowałem sobie drifting, co by wam się przyjemniej oglądało. Uwaga! Co to tu jedzie? O kurde, już myślałem, że jakiś Mustang, a tu jedzie jakiś chyba elektryczny Chevrolet czy coś takiego. Czasami zdarza się, że przejedzie jakieś takie super auto typu jakiś Viper ACR. No a poza tym najlepsze auto jak do tej pory to jest chyba to Camaro z 6-litrowym silnikiem. No i z dużą mocą, tak jest. Tym się nawet fajnie driftuje, powiem wam. A później będą jeszcze inne takie specjalne samochody do driftu, które oczywiście sobie potestujemy. Czekaj, czekaj, żebym tu w policjanta nie przywalił. W sumie za pościgi dostaje się dużo tej wirtualnej gotówki Wheel Points tak zwanej. Pyk! Okej, to jest Ameryka. To, Camaro to jest normalny samochód do miasta. Tak jest. O, policja! Ła, blisko było. Co my tu mamy? Weźmiemy sobie jakieś wyzwanie i idziemy na misję może. Tu mamy wyczyn. Co mamy zrobić? Wykonaj wyczyn na szczętną roślinę. Okej. Czyli mamy wzbić tętno. Raczej nie będzie to trudne tym samochodem. Chyba, że będę musiał wziąć jakiś swój, który już kupiłem. Ale nie, mogę mieć tego Camarusa. Pięknie. Startujemy sobie. I tak musimy tętno, to nie będzie raczej trudne. W tym miejscu mamy wielkie, wielkie hopy. Pyk! O dobra, tutaj mały, mały skok. Nie podobał mi się. Wyprzedzamy, tutaj mamy jakiś, zobacz. Hops! Niszczymy tutaj obiekty dookoła. Driftujemy. Wow, ledwo co się zmieściłem. Chyba ogarnę, nie? Nitro. Później jeszcze będziemy mieli więcej tego nitra niż teraz. Patrz, patrz gości, co tu się dzieje. Dobra, już 170. Puls. Chyba się udało, okej. Okay. Zderzenia też się liczyły. 2000 wheel points dostaliśmy za to. W porządku. To co? Zrobiliśmy sobie wyczyn, od czasu do czasu będziemy sobie coś takiego. Odblokował nam się Hornet do kupienia. Nie podoba mi się to autko. No, zobaczymy jak to będzie. Wiecie co? Ja tak naprawdę jak przechodziłem pierwszy raz tego drivera San Francisco, to nie kupiłem sobie Pagani Zondy Cinque bodajże. Ona była strasznie droga, kosztowała 2 miliony tych punktów i mi zabrakło tych punktów, jakoś mi się już później nie chciało zdobywać, bo przeszedłem cały wątek fabularny i wszystkie te takie wyzwania, no i nie bardzo było co robić, a za jakieś tam jedno wyzwanie dostawało się 50 tysięcy tych punktów, nie? I tak też pomyślałem sobie, że może teraz będę sobie zbierał do tej Pagani. Zobaczymy. No dobrze, tu mamy jakąś misję. Fajne jest to Camaro. Frajerze! Co to miało być tutaj? Wyścigi? Nie. Listen to me, KP. Calm down. Put your pacifier back in. Okay. Nie pamiętam tego. Co to było? Aha! Dobra. Destrukcja. Oznaczony niższy czas. Okay, spoko. Musimy niszczyć tutaj reklamy innego klubu. O, tak, ja pamiętam te misje. One były później bardzo trudne. Na początku jest łatwo. A potem jest trudno to zrobić na czas. Teraz zobaczymy. Trzeba wszystkie te tabliczki zniszczyć. Jedziemy sobie XLR jakimś Chevrolet. Nie Chevrolet, jak to się nazywa? Cadillaciem. O, bardzo ładny samochód tak w ogóle. Taki kwadrat. A to my. I tak mamy ograniczony czas, żeby przez wszystkie te punkty przejechać. Więc trzeba się tutaj postarać. Mieliśmy jakiś szerszy drift. Drift, drift. Oj, nie wyszło. Mogłem trochę później zadriftować. Patrz! O tak! Ten samochód też dobrze driftuje, ale nie powinniśmy tu driftować, bo to dużo czasu zajmuje. Ale kurde no.
Ta gra o tym jest, do cholery. O, czekaj, czekaj. Dotknęło? Dawaj, 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 dawaj. Jezu, nie, nie, nie wierzę! Zresztą mnie, dobra. O, nie wiem, czy uda mi się, bo ja dostaję jakąś tam chyba premię czasową za zniszczenie każdego obiektu, ale tutaj zdecydowanie za dużo czasu! O nie! Jedź, kurde! No nie! Jeszcze raz, da się to powtórzyć? Czekaj, śledztwo dalej, rozpocznij od nowa, mamy. Ponownie tak. Ale to jest... Mam nadzieję, że nie cała kariera, ty! O, na szczęście nie! Nie wiedziałem, bo to wiesz, to są te stare gry. Tutaj mógłby ci się cały postęp skasować. Ale na szczęście jest dobrze. Lepiej zacząć od nowa już tamten. Co? Nie zniszczyłem czegoś. Nie, nie możemy tak zrobić. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Trudno jest trafić tym samochodem. On jest taki... trudny, no. Ale to muzyk tłumaczy się. Rób swoje, a nie. Dobra, będziemy jechać teraz tak, wiesz, tryhardować będziemy. Kuźwa! Niezły tryhard, kuźwa. Niby takie proste to jest. A jednak, jak jeden znak ci umknie, to nie będziesz miał, wiesz, wystarczającej ilości punktów. Nie przejdzie, misji... Jakoś tak to było. Dobra. Już nie bawimy się w drifting, tylko robimy to na 100%. Bo tu naprawdę trzeba... To trzeba było jakoś faktycznie robić to na 100%. Inaczej się tego nie przejdzie, dlatego to jest takie trudne. I wiem, że tutaj zjadłem zęby. Nie akurat na tej misji, bo to będą jeszcze następne zniszczeniem. Będą inne samochody. I to jest wyzwanie to zrobić. Ale zobaczcie, jak ten pojazd się animuje podczas... Kuźwa! Podczas wyskoku. Bokiem jakoś leci, ty. On cały czas, no. 14 sekund, niedobrze. Dawaj, 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 dawaj. To trzeba tak, wiesz, takie flow mieć fajne. Ja się boję, że nie trafię w jakąś tą... Myślę, że to może nie trzeba aż tak dokładnie. Trzeba po prostu dojechać do końca. Jakie auto tam było? Jeszcze tego nie widziałem. Dobra, ole, o! Yes. Dobra, olewamy tamte. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam czasu. Nie powinno chyba. Rowery tu są. Co myślicie w ogóle o dźwiękach tutaj w tej grze? Tak jak oglądacie moje filmy. Dźwiękach samochodów oczywiście. W porządku czy nie? Chyba tyle. Dotarłeś do klubu na czas. Aha, czyli nie musimy chyba wszystkiego rozwalać, bylebyśmy dotarli na czas. Nice. O, ja się tak osrałem, że to trzeba jakoś dokładnie wszystko rozwalać. No tak, tam mieliśmy bardzo ograniczony czas, nie? Dobra, co my tu mamy? Ja bym chciał tych dwóch gości od wyścigów ogarnąć. Dobra. Yeah, and stole the poor box. Datki dla biednych ukradli. Jedziemy ich ścigać. Będziemy teraz z dwiema policjantkami i gonimy jakieś pick-upa. O ty kurde, jak wykręcił.
zielony. Ale możemy właśnie teraz tak szybko przesiadać się między samochodami, widzicie? Także jak jeden samochód, jeden radiowóz nam tak wpadnie w pocisk albo coś, to mamy jeszcze drugi, backupowy. I możemy się między nimi tak szybko przełączać, to jest super. Pa, 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 pa. O, ty kurde. W ogóle szybkie są te SUVy. Wyglądają na takie wielkie kloce, to jest chyba jakiś Escalade? Tak, tam jest na z tyłu napisane. Dobra, gościu, jesteś mój. Patera. O! Nie pykło? Nie pykła ta podmianka. Dobrze jeździ ten gościem. Myślałem na początku, że nie jest skryptowany, ale patrzcie, jak fajnie się chowa. Znaczy, no na pewno jest skryptowany, kurde. Nie gram on na nim przecież. Jakby go tu... bokiem najlepiej, nie? Tarana by pokonać... użyj tarana? Jakiego tarana? A, dobra, spoko. Najpierw go blokujemy, a potem musimy jakby drugiego samochodu użyć jako tarana. Tam! Pyk! Jakie kombo, ty! Jo, pierdziut! I tak to się robi, a nie tam jakaś gonitwa od razu, wiesz, strzał od przodu i koniec, nie? Niektóre misje można bardzo szybko w ten sposób ukończyć. Odblokowała nam się już misja Tenera, ale zróbmy sobie te takie, powiedzmy, poboczne. Tutaj widzę, że właśnie jest ikonka tych wyścigów, to może zajmijmy się tym. Czym teraz jeżdżą? Chłopaki? Last time. We're gonna double our money. You're crazy. I told you, I barely remember racing. Whatever you did, just do it again, Jun. Because if we screw this... Czemu rozwalają tak samochód? Because I also bet the car. You idiot! Dobra, czym jeżdżą? Co to jest? Aston Martin? Nie. Tak! Tak poznałem po desce rozdzielczej. You ready to double our money? Dobra. Jest stary Cayman. Porsche Cayman. Kurde, przypomina mi się i ta DB9 z Need for Speed Most Wanted. Oh, damn! Oh, ale mi dupszota sprzedał gość. Dobra, chyba musimy sobie trochę pomóc w tym wyścigu. Czas na zderzenia! Czekaj, 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 jeszcze trochę podgonimy tutaj, żeby nie zostać tak całkiem z tyłu. Dobra, 28 checkpointów tu jest, to ja nawet nie muszę jakoś się tam chyba starać, żeby ich tam zderzać z tyłu, ale wiesz. Boże, widziałeś ten drift? Dobra, uwaga. Pożyczymy sobie to. Ale pędzą, kurde. Może ten? Czekaj, 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 tego nie udało się trafić. Ten będzie lepszy do zderzenia, uwaga. Jakie to trafianie jest zajebiste. Co my tu jeszcze mamy? Chyba tu będą jechać, nie? To naprawdę daleko. One czołuła. A ci jadą dalej? Okej. Tak, dawaj tego. Oberwał trochę. Rykoszetem, ale oberwał. Idziemy na autostradzie, idziemy bardzo szybko. Czekaj, 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 czekaj. Pa, 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 pa. Ty, ej, jak wszystkich ich rozwalę, to chyba będzie koniec wyścigu, nie? Okej, jeszcze raz. Ledwo co jadą te ich furki, kurde. Dobra, ile zostało tych checkpointów, bo czasami tak się, wiesz, zderzasz? A może niepotrzebnie, może już wystarczy się po prostu ścigać. Czekaj, czekaj, o dobra, ostatnie zderzenie. Dobra, coś tam zdziałałem, nie było idealnie, ale wracamy już do auta. Dobra, 15 checkpoint. Myślę, że damy radę. Ledwo jeżdżą te ich auta już. I dobrze. Trochę sobie pomogliśmy, nie? U ty kurde. Patrz, ten już rozwalony. Dałem mi przota. 18 checkpoint. Jedź, 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 jedź. Patrz, ledwo co jedzie, jak się dymi już.
Ej, on coś za szybki ma. Coś za szybkiego ma Astona, no. Cisną, cisną jeszcze. Trzeba uważać. Uwaga, uwaga. 24. Też ja nie mogę się, kurde, zderzyć z nikim. Fuck, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Musimy coś super teraz wymyślić. Muszą być same celne strzały. Same celne strzały, gościu. Dobra, jeden rozwalony. Co my tu jeszcze mamy? Może tego. Ten wyścig zaraz się skończy. Koło mu odpadło. Ty, ale patrz, mój gościu też oberwał, bo nie jedzie do przodu. O, to będzie chyba końcówka, patrz na to. Wygraliśmy. Zaliczono, proszę bardzo. Udał się wyścig? Pewnie, że tak. Szkoda, że tego jakoś nie skomentowali chłopacy. Ja ich zawsze lubiłem, bo takie wyścigi można sobie było z nimi robić. Tutaj chyba nie ma w driverze nocy. Ja nie pamiętam, żebyśmy się tutaj w nocy mogli ścigać, czy działać, czy coś robić takiego. Patrzę, co to na tym budynku, czy tory na tym budynku są, czy co? Jeszcze tutaj mamy taką poboczną misję, a tu jakieś wyzwanie jest, chyba nawet wyścig? O, próba, wyczyn, dobra, zobaczmy sobie to. Weźmy jakieś autko stąd. No potrzebujemy jakieś dobre autko, wiadomo, do tych wyczynów przydałoby się czymś dobrym jechać. Nie widzę tutaj nic takiego. O, jest Camaro. Znowu Camaro. No, trochę będziemy dzisiaj męczyć, bo to jest chyba taki najlepszy samochód, jaki nam się teraz pojawia na mapce. Zobaczmy sobie. I tak. Rozbij 30 obiektów w 40 sekund. Myślę, że słabo sterowne Camaro poradzi sobie z tym perfekcyjnie. Ja już nie pamiętam, gdzie tutaj najlepiej niszczyło się te obiekty. W tej części miasta. Także pojadę trochę na czuja. Tak, wydaje mi się, że może tutaj będzie jakiś park i sobie przejedziemy przez ten park. Ale tu parku nie ma, są po prostu lampy. W sumie mamy 20 sekund, powinno wystarczyć nam czasu. O, tu są jakieś barierki, jakieś ławki. Dawaj, dawaj, dawaj. Rowery. O, no udało się, pięknie. Jeszcze zostało kupę czasu do końca. I takie mieliśmy sobie tutaj wyzwanko. Tak mówię, okazjonalnie będziemy sobie robić takie różne wyzwanka tutaj, jeśli będą pod nosem. A teraz jedziemy zobaczyć sobie tam. Proszę bardzo, mamy tutaj widok z kokpitu. Dobra, co my tu mamy? Z policją coś. I proszę bardzo, wyścig. Tutaj mamy, zobaczcie, mamy... Nie możemy się do tego przesiąść niestety. To jest Silvia chyba, S15. A czemu nie mogę? O. Look, there's a reason I'm driving the car, Preston. Someday when you've got more experience. Oshawa Kowalski, pulling over these Kowalski. They're breaking the law. I'm gonna get them off the streets and maybe save some lives. Aha, szowinista. Szowinista. Zegary, dziwnie działają te zegary, nie? I tak ja byłem zszokowany, że tu w ogóle jakieś zegary są. Dobra, co musimy zrobić? Musimy wszystkich rajdowców ściągnąć. Musimy ich zniszczyć. No i wiadomo, że tego nigdy się nie robiło w ten sposób, że ich się goni od tyłu. To po prostu zajmuje za dużo czasu. Więc my zrobimy to po ludzku. A nie, to nie była Silvia, to był R32 chyba. Dobra, gdzie oni będą? Tutaj będą jechać, okej. Okay. No to weźmy sobie coś takiego. Szkoda mi tej 370, no. Piękny samochód. To chyba jeszcze wersja Nismo tutaj jest. Okej, rykoszetem. Może ty. Taksówka. Ford Crown Victoria. O ty kurde, ale wyminęli, skubańcy. Tu mieliśmy lawetę, ale była za blisko. Jeszcze raz taksówkę.
radę, ale ciężko to... W ostatniej chwili jakby wymijają. Kurde, tutaj już nie dam rady. Dwóch rajdowców z... Dzień dobry. Patrz, jak go urwało. Ja myślałem, że to Sylwia jest w ogóle. Tak bardzo podobny samochód od przodu, nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? A teraz to chyba nawet nie musimy nic dużego brać. Druga 370 załatwiona. Okej. Okay. No i zrobiliśmy na lajcie. Kurde. Teraz te, wiecie, rzeczy są bardzo proste. Łatwo je wykonać, bez problemu myślę nawet. Ale później już ten poziom trudności będzie się zwiększał. Dobra jest ta jazda ciężarówką. Tam mamy, będzie, tam most będziemy mieli zablokowany chyba jeszcze, więc tam sobie nie pojedziemy. Ale możemy sobie pojechać w drugą stronę. Mamy wielką ciężarówkę, amerykańską, taką typową. Plus jeszcze naczepę. I człowieku, jesteś niepowstrzymany w tej grze, zobacz. No, druga ciężarówka może nas zatrzymać, ale takie samochody ruchu licznego, osobówki, nie mają szans. Tak. Tutaj fajnie by było robić taką misję, gdzie będziemy musieli kogoś eliminować od frontu. Nie mogę się doczekać, na pewno coś takiego będzie nas tutaj czekać. No to co, idziemy sobie na misję Tenera, wsiadamy sobie do naszego Dodge'a Challengera i lecimy na akcję. Decided to pay us mortals visit, huh? Well, you up for some real police work? Hit me. We got a tip on the car Sarah Allen spotted near the kidnap. The one belonging to our mysterious knife-wielding beauty? Well, things are looking up. Okay. Zbadaj trop w sprawie porywacza. To będzie pewnie kolejna osoba, która jest połączona z naszym głównym podejrzanym. Thank the Lord. Let's go. Dla tego Dodge'a to świetnie zrobili, ja pierniczę. Zegary, środek. Jest chyba najlepiej zrobiony samochód w tej całej grze pod tym względem. Ale ogólnie cała gra jest dobrze, bardzo dobrze zrobiona. Pana to gościu. Sama przyjemność, nie? Ja bym chciał tylko, żeby tak więcej było widać w tym kokpicie, żeby kamera była tak oddalona. Większy kąt widzenia, żebyśmy mieli tutaj. Nie? Żeby było widać jeszcze trochę tam deski rozdzielczej, żeby ten... Ale kamera bardzo fajnie tu pracuje. Czuć to. Dajesz gazu, ten silnik się rusza. Oh. Dobra. Tutaj? Tutaj gdzieś. Co my tu mamy? Zobaczmy. There it is. Yeah. Aston Martin. DP9. Quick, take a picture. Aha. O, to ta laska. To jest jego prawa ręka tego gościa. Calendar material. Huh? We gotta get closer. I swear there's something familiar about her. All right, sit tight and I'll see if we can get an ID. Okay. Tak, ona chyba będzie nas... Czekaj, musimy być nie za blisko, nie za daleko, nie? Czyli musimy być w tym niebieskim okręgu na mapie. Hey, you're too close, Tanner. Pull back a bit. Just don't lose. Do this, do that. When did we get married? How many cars did you go through a month? I lost track a long time ago. Kurde, zajeżdżają drogę. Now you talk my language. Co się stało z tą ciężarówką, ej? Jezu, jak oni to skręcają? Jakiś glitch. Yeah, I'm gonna shoot you a pic too. Suspect was pretty far away, but do the best you can. Understood. Hey, put your foot down. She's pulling too far ahead. I'm on it. Aha, czyli ten pasek podejrzeń nam nie spada. Jakbym był za blisko przez dłuższy czas, to by się nam napełniło za bardzo, nie? 40 Adam 30, do you read? Yeah, what you got for us? The vehicle is registered to a 79-year-old woman from Idaho. Yeah, right. Like grandma's gonna be rolling in a car like that. We ran the picture through the national database, didn't turn up anything. Try Interpol control. I've got a bad feeling about this one. Stand by. Do I need glasses?
Because I swear she's almost out of sight. You're a real comedian, Jones. Tak. 40 Adam 30, this is Control. Interpol got a hit on that visual. She's coming up as an American citizen of Egyptian descent. Leila Sharon. Leila Sharon? Damn, this is Major League. Thanks, Control. Out. You know her? She's got quite a reputation. Not for her looks. So what do you know about her? She's a killer for hire. Uh-huh. Whichever dirty war, whichever side, the girl knows how to get paid. Yeah, well, I wouldn't mind paying her some. She's not your type, Jones. Unless you like girls who stab you on the first date. Pricey, too. Kurde, jest zdrowe kajsa. Brakowało. Call me old-fashioned, but I like to see the car I'm following. You telling me how to drive? I'm telling you how to tail. Okay, okay. But if we spook her... Chyba będziemy jechać na drugą stronę miasta, zdaje się. No, bardzo możliwe. Mamy klakson. Oho. John, what are you doing, man? She's right there. I can't go through that. Through what? Okay, we are definitely taking you to the hospital. This is affecting you, man. No, I'm fine. Look, we've got to let her go. Just trust me on this one. Uh-huh. Tak, nie możemy przejechać, bo... She'll turn up. Ach. In my dreams of nowhere else. Czyli Leila Sharon. Sharon to jak ten Volkswagen, no nie? You could bet your life she's our shooter from the helicopter. Mm-hmm. Which means she's on Jericho's payroll. Mm-hmm. And she fixed Sarah Allen. Dobra. Previously on Driver San Francisco. You got 30 more years. Dobra, to już widzieliśmy, to już znamy. To jest taka, to są takie powtórki. Za każdym razem jak wejdziesz sobie do gry, to masz taką powtórkę. Co się ostatnio działo w twojej grze? Jakbyś sobie zapomniał, na przykład jak wbijeś do gry po dwóch dniach, żebyś nie wypadł z wątku fabularnego. To jest spoko. Taki recap z tego, co robiłeś. Papa, pana to kościół. O kurde. Dobra, jedźmy na miejsce. W ogóle jechałem tym samochodem dzisiaj. Wydaje się, że on ma napęd na 4 koła, bo patrz. Dodaję sobie gazu. Znaczy tak, gaz i hamulec nożny pali na tył. Gaz i hamulec ręczny pali na przód. Podjedziemy do murku. Nie znam tego samochodu, nie znam tej marki. Faktycznie ty. Na 4 buty ma napęd. Trzeba będzie to wykorzystać. Jest dobre auto. Ciekawe, czy zadriftuje jakoś. Nie no, powinien być chyba raczej... Co to tu jedzie? McLaren? McLaren się pojawił. Super. Popchnęliśmy fabułę trochę do przodu. Już proszę bardzo. Co tu jest? V10? Chyba V10 mamy tu, nie? Napęd na tył. Silnik centralnie. To jest pierwszy taki dobry chyba samochód. Tak, teraz pełno tych McLarenów jest, elegancko. Ale tym to nie podriftujesz. Wiecie co mnie trochę denerwuje tutaj, jeśli chodzi o to sterowanie? To już wam chyba mówiłem ostatnio, że czasami jak chcę skręcać, to okazjonalnie włącza nam się nitro. To takie przyspieszenie. I to mnie denerwuje, bo tam próbowałem trochę namieszać w sterowaniu, ale jakoś tak sensownie nie dało się tego inaczej ustawić, jeśli chcesz mieć faktycznie to przyspieszenie. Myślałem, że skraszuję grę czy coś. Oj, chyba już nie wstanę na nogi. O, jednak wstanąłem, dobra. Jednak wstałem, chociaż nie mówi się wstanąłem. Dobra, tu mamy, co mamy? Camaro. No nie, no tylko chyba ten McLaren się pojawi jako nowy samochód. Nie szkodzi. Przypniemy go na lawetę, jeśli się da. Poczekaj. Bo już zniszczony. Weźmy sobie radiowóz. Jedźmy. Tutaj moglibyśmy sobie też gonić przestępców. Ale dobra. Chodźmy sobie na misję Tenera. Bo mamy, możemy sobie popchnąć fabułkę do przodu. I zobaczmy. We need eyes on the city. A red SUV just fled the scene of an armed robbery at Pacific Alloys with about a million in refined platinum. So, Jared, ooh.
stinks of them. Yeah, and if you want the pick of every red SUV in the city, that police chopper's the place to be. Okay. We'll be flying out from the helipad in Westlake. Right on the ball, Jones. Later. Okej, okay, to będzie zabawa ze śmigłowcem. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. Trzymajcie się, na razie. Hejka.